Radni podczas posiedzenia pochylili się także nad uchwałą w sprawie odwołania burmistrza Wielunia w trybie referendum. To konsekwencja nieudzielenia burmistrzowi okresie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za miniony rok. Przepisy ustawowe mówią bowiem, że negatywna ocena na sesji absolutoryjnej jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy referendalnej. Za uchwałą w sprawie referendum głosowało 7 radnych, 6 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. To oznacza, że takowego nie będzie, bowiem aby go zorganizować wymagane jest 11 głosów za. A zatem Paweł Okrasa kończy obecną kadencję na stanowisku burmistrza Wielunia. Wybory samorządowe, jak wiadomo, zaplanowane są na wiosnę 2024 roku.